PGNiG Super Lidze Kobiet trwa 16. seria spotkań. Dziś odwiedzamy halę Globus imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. MKS Fanflor podejmuje MKS.pl Urbis Gniezno. Przed mikrofonem Krzysztof Bandych. Zapraszam na to ciekawe, mam nadzieję, starcie. Sporo błędów z jednej i drugiej strony. Cztery obrończynie MKS-u Lublin na placu. No teraz to chyba Gnieźnianki bez większych problemów wykorzystają przewagę liczebną. Tak jest. Bardzo precyzyjny rzut Karoliny Kasprowiak i Monika Łęgowska. 92 trafienia w dotychczasowych meczach. Imponujący bilans, nawet jeżeli zaznaczymy, że ponad 20 bramek z całej talii to były rzuty karne. No i dziś możemy zwrócić uwagę na formę Pauliny Wdowiak. No nie jest najgorzej, jeżeli chodzi przynajmniej o obronę rzutów karnych. 22 tytuły mistrzyni Polski zdobyte przez piekielnie mocne poszczególne roczniki lubelskiej piłki ręcznej. Kinga Achruk pięknie to zakończyła, nie była to najprostsza pozycja. Pozostała na linii bramkowej bramkarka MKS-u Gniezno, o kapitalnie tym razem Paulina Masna. Spokojnie, jakby czuły, że mają dużo czasu na rozegranie akcji w ataku. Masna Więckowska do lewego skrzydła, cierpliwa gra do tak zwanej pewnej piłki. Nie chcę powiedzieć wyraźna przewaga lublinianek, ale z pewnością większa niż jednobramkowa. No ale nie na długo, nie na długo, bo tutaj wynik tasuje nam się niczym w kalejdoskopie. Masna przez środek, Więckowska. Nie zdecydowała się do wyjścia do rzutu Płomińska. Achruk, Paulina Masna, ależ znalazła dużo miejsca. Pomagają trybuny w hali Globus. Masna, słupek! No i jeszcze kilka sekund chyba popatrzyły dziewczyny z Gniezna na tablicę, na zegar. Jeszcze będzie szansa, no gdyby nieco żwawiej rozegrały ostatnią akcję, kto wie, jak to by się zakończyło. Fierżewska. Ach, blisko błędu i był jednak błąd chwytu. Lewej rozgrywającej nie popisała się Malwina Hartman. Szansa wykorzystana. Czas na konkrety, ależ dogranie kapitalne. No tutaj brawa, brawa. Ponownie Łęgowska. Tym razem przez środek próbuje. Zatrzymana. Świerżewska. Na zwodzie, no nie układało się to najlepiej. Bez Moniki Łęgowskiej przyda się odpoczynek, mam wrażenie, Łęgowskiej. Pierwsza połowa znakomita, 6-8 w drugiej. Ładna akcja Zagrajek. Jak na razie najskuteczniejsza w tym spotkaniu zawodniczka MKS-u Lublin, Oktawia Płomińska. Łęgowska, zgubiona piłka. Aj, to będą bolesne pomyłki, jeżeli spojrzą na to spotkanie przekrojowo Gnieźnianki. Relacja do liczby bramek zdobytych przez wicemistrzynię Polski. Więckowska tym razem się nie popisała. No i szansa na łatwe trafienie. Rywalek z Gniezna trafiają. Poradziła sobie Milena Kaczmarek w najbliższej akcji. Popatrzmy, Więckowska. Przygotowana Hoffman od bramki. Zatem siostry Więckowskie decydują w najbliższych kilkudziesięciu sekundach o obliczu drugiej linii MKS-u Lublin. Kinga. Dobre wejście w mecz, no a potem zdarzyły się pudła. Dobrze, kapitalne tym razem. Akcja w tempo Magdaleny Nurskiej. Ona zakończyła całość. Ostrzegane o grze pasywnej. Magda Więckowska skutecznie z przedobrony. Jeżeli trafią, to już nadzieje Gnieźnianek będą w zasadzie wygaszone. Ostatnie sekundy już po timeaucie ekipy MKS-u Lublin. Magda Więckowska bardzo mocno, ale tylko słupek, zatem 34-31. Takim wynikiem kończy się mecz MKS-u Lublin z MKS-em Gniezno. No i zaraz dowiemy się, kto został wybrany najlepszą zawodniczką tego spotkania. Myślę, że Oktawia Płomińska jest tutaj pierwszą do uhonorowania. No i chyba tak jest. Imponujący dorobek. Pozdrawiam Państwa, dziękuję za uwagę. Krzysztof Bandych, do usłyszenia.